Witajcie. Dziś jesteśmy pod Urzędem Stanu Cywilnego, gdzie zawierane są małżeństwa, a to dlatego, że rozwiążemy zagadkę bardzo ważną w naszym życiu, jak nie najważniejszą. Najważniejszy nasz cel w życiu, czyli szukanie drugiej połówki. Dlaczego się mówi, szukamy drugą połówkę? Dlaczego tak się w ogóle mówi? No bo proste rozumowanie, że dwie połówki tworzą całość. Ale czego całość? To jest właśnie pytanie. I właśnie widzicie, nie zadajemy sobie takich pytań, bo szkoła nas właśnie tak, można powiedzieć, tak nas zidociła, że nie zadajemy się takich najprostszych pytań, które są bardzo ważne w naszym życiu. Mówię, to jest jedno z naszych celów w życiu, żeby znaleźć drugą połówkę. No i dzisiaj odpowiemy właśnie na to nurtujące pytanie, ale najpierw chcę wam pokazać wnętrze. No wejdziemy do środka, do tego urzędu i pokażę wam, jak to wszystko wygląda, i od razu przejdę do tematu. Zaraz przejdziemy do meritum tematu. No, dzisiaj jest święto. No tu jest na górze Rada Miasta, ma swoje sesje. A tu na dole właśnie są zawierane śluby. O, tutaj właśnie, za tymi drzwiami. Sala ślubów. No dzisiaj nie wyjdziemy, bo dzisiaj jest środa. I no dzisiaj się nie odbywają śluby. Tu kiedyś też była, odbywały się sesje Rady Miasta, a teraz przenieśli do góry te obrady. A my tutaj pójdziemy i rozłożymy jakby swoje rzeczy i przeanalizujemy wszystko po kolei, jak to wszystko jest z tym. O, tutaj się rozten usadowimy i odpowiemy sobie na te nurtujące pytanie, które naprawdę ludzie tworzą pary. Dobra, zabieramy się. A jeszcze chciałem powiedzieć takie coś ciekawego, bo mam znajomego, no akurat siedzi teraz w pudle, no i się chwalił zawsze, że przeczytał całą Biblię. No nie wiem, czy to prawda była, no ale w więzieniu może jest czas na właśnie czytanie Biblii. Ale to mówię, odradzam czytanie Biblii tak właśnie, chyba że komuś tam daje ukojenie jakieś, ale Biblia jest pozbawiona apokryfów, jest źle przetłumaczona, jest, trzeba znać słowa klucze. No mówię, nie ma sensu, bo mało z tego wyniknie. No mówię, chyba że komuś to daje ukojenie, no to wtedy może sobie czytać. Ale ja tu akurat kawałek odczytam z Biblii, bo mówię, to trzeba właśnie ją dobrze rozumieć, to wtedy jest jakiś sens. I teraz wam taki kawałek przeczytam, który no, chyba wszyscy znają ten kawałek. I to jest właśnie najśmieszniejsze. Wszyscy znają kawałek ten, ale nie znają całej prawdy w tym kawałku. I właśnie o to teraz wam udowodnię, że no, nie ma sensu czytać Biblii, jak się no, nie rozumie się pewnych kwestii, no, które też są w innych jakby wiedzach Dalekiego Wschodu, czy w innych wiedzach jakby tajemnych. No i tu wam przeczytam właśnie, no mówię, ten kawałek, który no, wszyscy już powinni znać i na pewno znają. No i właśnie teraz wam to przeczytam. On powstał z prochu ziemi i Pan tchnął w niego życie, czyli duszę. Może jeszcze raz przeczytam, bo tu akurat ktoś przeszedł i trzasnął drzwiami, nie wiem, czy było dobrze słuchać. On powstał z prochu ziemi i Pan tchnął w niego życie, czyli duszę. Widząc, że czuje się samotny, sprowadził na niego Pan sen głęboki i wyjął z niego żebro i uczynił niewiastę. No widzicie.
I teraz, jak ktoś lubi jakieś takie myślowe, jakieś takie rebusy, to może sobie spauzować ten film i na przykład nie wiem, ile mu to zajmie, zależy. I na przykład, no już powinien po tym fragmencie już wiedzieć, o co chodzi. Jak ktoś, logicznie myśli, już powinien wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego szukamy drugiej połówki. A dla tych, którzy nie lubią i są niecierpliwcami, ja też jestem trochę niecierpliwcem, to od razu wam powiem, o co chodzi. No bo widzicie, jak stwarzał Bóg człowieka, no to tchnął duszę, można powiedzieć, w Adama. A z Adama powstała Ewa. Czyli jakby tchnienie było tej duszy jedno. Rozumiecie? Czyli tchnienie było jedno, dusza była jedna, która została podzielona na kobietę i mężczyznę. Dlatego tak się mówi, że dwie połówki, czyli dwie połówki tworzą całość tej duszy, która właśnie, właśnie, no mówię, to daje wtedy tam pełność. Nie wiem, nie chcę jakby teraz mówić, jak te osoby już na przykład znajdą się, to nie chcę jakby wchodzić w to, bo to już są wyższe jakby stany świadomości, duchowości, także nie będę tego opisywał, bo sam nawet też wszystkie, nie wiem o tym za dużo, tylko jakby z opisów. Także tym się raczej nie będziemy zajmowali, ale skupmy się, chociaż jeszcze mogę powiedzieć, że są jakby takie ćwiczenia mentalne, które jakby mogą pomóc w znalezieniu tej drugiej połówki. Ale to mówię, nie ma sensu podawać tego ćwiczenia, nie będę podawał tego ćwiczenia, bo to nie ma sensu tego ćwiczenia mentalnego wykonywać, jak ktoś po pierwsze jest, nie umie z jakichś podstawowych ćwiczeń mentalnych wykonywać, a po drugie, jak ktoś jest na niskim poziomie jakby świadomości, także to nie ma tu w tym przypadku, że ktoś, a tutaj znajdziemy swoją drugą połówkę przez przypadek. Nie, to tak nie działa. To już trzeba być na wysokim jakby poziomie świadomościowym. No i wtedy to jakby idzie w takim właśnie kierunku, że jak już ktoś jest wysoko jakby rozwinięty duchowo, to wtedy ma to sens, ma to sens to ćwiczenie, które dopomoże w znalezieniu tej drugiej połówki. A tak, to mówię, nawet nie będę mówił, o co tu chodzi, ale to są ćwiczenia mentalne. To też w Hatha Jodze czy Raja Jodze są te właśnie, jak ktoś chce zacząć takie rzeczy robić, to niech sobie dobrą książkę kupi, jakąś podręcznik właśnie i zacznie od takich właśnie ćwiczeń. I wtedy właśnie ten, ale no mówię, nie będę się w to zagłębiał. Bardziej się skupmy na tym, bo to też jest ciekawe, dlaczego właśnie większość małżeństw się rozpada i są rozwody. Właśnie widzicie, teraz mamy rozwiązanie. Dlatego, bo właśnie ta kobieta, czy ten mężczyzna nie jest przypisany tej kobiecie, czy temu mężczyźnie. Rozumiecie? Czyli jak ja na przykład mam jakąś kobietę, to nie jest moja kobieta, nie jest mi przypisana. Ona jest dla kogo innego przypisana. Dlatego te większość związków, po prostu nie ma szans na przetrwanie, jak tylko na przykład takie pary łączy seks, a takie pary, które się łączą, na przykład, które jakieś mają wspólne zainteresowania, jakieś wspólne cele, jakieś takie, mówię, jakieś tam coś wspólnego, to wtedy one przetrwają na zasadzie przyjaźni, jak na przykład znajomi, czy tam coś. A tak to, mówię, teraz właśnie możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właśnie tak tyle jest kłótni, nieporozumień i tego wszystkiego. Teraz właśnie dzięki temu możemy właśnie sobie to wszystko wytłumaczyć. Także mówię, też, może też pary się łączą karmicznie, bo to też. Też nie jest przypadek, że mamy na przykład takiego ojca, taką matkę, taką siostrę, czy tam też, bo to też są związki karmiczne i to też może tak być. Ale to już nie będę na ten temat, to jest filmik. Także jeszcze chcę powiedzieć, że
odnośnie Biblii. Dlaczego też nie ma sensu, bo też by sobory też, te mówię, te apokryfy powrzucały, a no i jedno z najważniejszych jakby praw boskich też zlikwidowali z Biblii, czyli te, prawo reinkarnacji. Jeszcze u Orygenesa, jeszcze Orygenes właśnie pisał o tym, no ale tam sobór któryś tam, nie pamiętam który, no właśnie zlikwidował teorię reinkarnacji, a to dlatego, żeby straszyć właśnie ludzi piekłem i żeby byli posłuszni, a możni świata, żeby właśnie kupowali sobie odpusty za pieniądze. Także to było dlatego tak zrobione i dlatego ta teoria reinkarnacji właśnie, no nie tylko, wiadomo, nie tylko z tych względów, ale no. No, także już wiecie, o co w tym właśnie chodzi z tymi połówkami. No to mówię, to jest, moim zdaniem, to jest jedno z jakby podstaw takich jakby, które powinniśmy się uczyć na, nie wiem, na pierwszej lekcji religii. A widzicie, a jest trochę inaczej. Tak byśmy sobie po prostu mogli wytłumaczyć dużo jakby no, rzeczy w życiu. No byśmy mieli jakoś jakby lżej. Czyli już wiemy, że dusza podzieliła się na dwie części, czyli na kobietę i na mężczyznę. No i tu na ziemi właśnie te dwie połówki dzięki sile miłości, tak się właśnie mówi, siła miłości, przyciągania, mają się tu znaleźć właśnie i się połączyć w miłosnym związku ciał i dusz i wejść jakby na wyższe poziomy tej duchowości, miłości, już na wyższych jakby poziomach świadomości, ewolucji. Także też o tym za dużo nie wiemy, jak to się będzie odbywało, bo takich par nie wiem, czy w ogóle takowe były. Nie czytałem nic takiego, takich opisów. Także też nie wiemy, jak to będzie się odbywało, ale wiemy, że po prostu będzie się już jakby w wyższych wymiarach, w wyższej świadomości jakby. Tak pokrótce mogę to powiedzieć, bo sam o tym też nie wiem. Także możemy się tylko domyślać. Ale bardziej możemy się zająć tym poszukiwaniem i tym właśnie łączeniem się w par, nie tych w sumie co trzeba, ale to też nie ma się co tak za bardzo przejmować, bo te pary, które tworzymy, to też nie tworzymy jakoś przez przypadek. To też nie ma przypadku, tak jak mówię, w życiu. To te pary albo mamy, tak jak już powiedziałem, karmicznie, że są nam przypisane karmicznie, czyli musimy jakąś naukę wyciągnąć z naszych przeszłych jakby postępowań i to może być albo dobre, albo złe jakby doświadczenia. Albo też, no mówię, też mamy cały czas jakby możliwość decydowania, także to zależy od nas, czy ta karma będzie jakby cały czas jakby będziemy musieli się uczyć i długo się uczyć i czy szybko się nauczymy na przykład z tych złych związków jakby dla siebie jakichś pożytecznych rzeczy, szybko się tego nauczymy i nie będziemy musieli w patologicznym związku trwać, tylko trzeba po prostu wyciągnąć ten wniosek, tą naukę i wtedy to po prostu zakończymy ten związek i zaczniemy z tą własną decyzją jakiś kolejny związek lepszy. Także widzicie, jak to jest. To zależy od nas, bo to mówię, to jest przeważnie ten nasz partner czy partnerka, to jest jakby lustro. To zawsze tak wszyscy mówią, że to jest lustro, które nam chce nam przedstawić właśnie samych siebie, których właśnie często tak jest, że nie widzimy tych wad, nie widzimy tych właśnie swoich, tylko u kogoś widzimy, jak to w Biblii jest napisane z tą belką. Także najtrudniej u siebie znaleźć te swoje złe cechy. Ale to właśnie nam pokazuje ten związek, to wszystko,
co jest w nas, bo nieraz się to może wydawać no, nieprawdopodobne, że to dotyczy nas. Nawet ludzie nie chcą w to wierzyć, że kurde, że ja mam takiego męża czy taką żonę i tak muszę się zmęczyć i męczyć. Ludzie nie chcą po prostu w to uwierzyć, że to chodzi o nich, a nie o mężów. Także to jest dość ciężkie do zrozumienia, no ale to mówię, czym szybciej ktoś do tego dojdzie, zrozumie, tym będzie mógł ten związek na przykład zakończyć i stworzyć nowy związek, który jakby będziemy my decydowali o biegu przyszłości, a nie jakby te prawo przyczyny i skutku, o którym zawsze mówię. Także lepiej szybko, mówię, się nauczyć i jakby kreować swoją rzeczywistość sami, bo też mało ludzi jakby to wierzy. My myślami kreujemy swoją rzeczywistość, a nie, że tam politycy tam robią to i oni są, tak jak już powiedziałem w innym filmiku, że oni są źli, a my jesteśmy zajebiści. To tak nie jest. To zależy od nas wszystko, a nie od jakichś tam polityków. Także politycy też jakby przedstawiają nam naszą karmę. Także też są na tym, na jakich polityków zasłużymy. Także to też jest prawda. A nie, że tylko najłatwiej to mówię, psioczyć i na kogoś, a nie na siebie. No, ale tu nie będę się rozkręcał w tym temacie. Także mówię, lepiej kreować związek pożądany z takim partnerem, który będzie nas jakby, no, będziemy wzrastali przy takim partnerze. Będziemy mieli kreatywność, jakąś pomysły, będziemy jakby innym człowiekiem, jakby będziemy, mówię, wzrastać i same pozytywne cechy. No wiadomo, że nie będzie jakoś cały czas różowo, bo to mówię, chociaż to mówię, to też zależy od nas. No ale mówię, z kimś, z kim mówię, to nie musi być nasza druga połówka, ale taki no, jakby przyjaciel, no. Mamy wspólne cele, jakby wspólne jakby pasje, jakieś tworzymy coś na wspólne zainteresowania. I wtedy to będzie dobrze, ale to nawet nie musi być, mówię, nasza druga połówka. Po prostu traktujemy jakby tą drugą, mówię, to nie jest nasza druga połówka, no ale to traktujemy, bo wiemy, że nie jesteśmy jeszcze tak w takim wysokim stopniu zaawansowania jakby duchowego, że no, tak jak już wcześniej powiedziałem, że nie ma sensu tego jakby treningu mentalnego, żeby przywołać tą drugą połówkę, na przykład ćwiczyć, bo to najpierw trzeba po prostu jakby wejść na, no trzeba przeżyć swoje, trzeba nauki, wiadomo, różne doświadczać, no po to tu jesteśmy, żeby doświadczać różnych nauk. No, także też się tak nie przejmujcie, że to nie jest wasza połówka i znajdźcie takiego partnera, który właśnie jest waszym jakby takim przyjacielem, oparciem. Mówię, żeby tylko wzrastać przy takiej osobie. To się przecież czuje, czy ktoś nas podnosi, czy nie, czy nas tłamsi. Także to jest wyczuwalne, to nie trzeba jakiś tam być jakimś geniuszem, żeby to wyczuć i dobra, już się nie chcę też rozkręcać tematu, bo też nie jestem jakby tym specjalistą w tych tematach i tym bardziej, że ten filmik o czym innym chciałem nagrać. No i też właśnie w związku z parami i też teraz jest ciekawa bardzo sytuacja, a to w związku z no, teraz ostatnimi, jakby to nazwać, no, wydarzeniami, wiemy wszyscy, już chyba o co chodzi, o strzał w ramię, tak to trzeba nazywać, bo to, no widzicie teraz, niestety, na tej platformie, no, trzeba używać jakichś synonimów, bo no, chciałem dodać ten filmik, znaczy ten wcześniej, który nagrałem i tam właśnie używałem też słowa inne, takie klucze. No i w ogóle ten filmik nie zatwierdziło mi na tej platformie. Co wyobraźcie. Przy zatwierdzaniu w ogóle mi ten filmik nie poszedł. Także w ogóle go nie opublikowałem.
Dlatego się śmieję z tych wolnościowców, co mają kilkaset tysięcy na tej platformie, na której jesteśmy, kilkaset tysięcy wyświetleń. No i oni, nic im nie robi YouTube. Nic im nie robi, może mogą sobie śmiało o wszystkim mówić. A ja nie chcę nawet zatwierdzić filmiku. No to jest, i jeszcze wy to nieraz też udostępniacie dalej takich wolnościowców. Także radzę się obudzić, kto tu jest wolnościowcem i kto tu jakby prawdę sprzedaje, a kto to gada po pustkowiu. I jeszcze nawet nieraz na tej platformie, że samo mi to wchodzi. Ja nie mam w ogóle subskrypcji tego, a sam YouTube mi już proponuje to, ten filmik, niby wolnościowca. No to już mnie naprawdę bawi. Że YouTube taki jest, że on wolnościowców promuje. No to już naprawdę, taki wolnościowiec, to już mnie śmieszy, a jest taki jeden. Nie chcę mówić, mówię, nie będę nikogo tu oskarżał. Każdy niech powinien sam sobie wiedzieć, kto. No, w sumie większość. No, ale to mówię, nie chcę się rozkręcać. No i teraz się zrobiła ciekawa sytuacja właśnie w związku z tym, że teraz, no na przykład ja przy zapoznawaniu kobiety, to już, no to jest może słaba bariera, ale no, jedno z pierwszych takich pytań to czy właśnie, czy dostrzała strzał, czy nie dostała. No bo to już, po pierwsze, już wiemy, z kim mamy do czynienia, na jakim ktoś jest poziomie intelektualnym i duchowym. Choć mówię, intelektualiści też dostali strzał, bo sam znam. No ale to mówię, oni też nie są tacy na takim wysokim jakby stopniu duchowości, także sama taka jakby inteligencja też to nie jest, nie wystarcza. Nawet to widzimy wśród wolnościowców, że tu niby wolnościowcy, a w sferze duchowej to kiepsko u nich. Także no, poznałem trochę ludzi, także wiem mniej więcej. Trochę też spotkałem, którzy faktycznie już duchowo też są już jakby. No ale to mówię, nie na ten filmik. No także już wiem, z kim mam do czynienia. To jest pierwsza rzecz. A druga i taka najistotniejsza rzecz, no że nie ma się co z taką osobą wiązać, no bo ten strzał przechodzi na tą osobę, która nie dostała tego strzału. Także no, taki związek jest ryzykowny i. No i taki mówię, hardkorowy, że tak powiem. Także no, znam nawet też, mówię, takie osoby. Także to mówię, to jeszcze chociaż nie ma badań naukowych z tym związanych, jak to przechodzi, ale ja wam zaraz opiszę w ogóle, jak to mniej więcej jest. Tylko najpierw w ogóle wam przedstawię cały jakby proces w organizmie, osoby, która dostała ten strzał. Najpierw zobaczymy, jak u niej to się odbywa. A później się zajmiemy właśnie jak przechodzi na tą drugą osobę. Najpierw musimy jakby wytłumaczyć sobie ten mechanizm działania u tej osoby, która przyjęła strzał. No, także to jest tak, że no, wiemy, że przy tym strzale to zostało wprowadzone białko, te no wiadomo jakie. No i te białko się propaguje w organizmie. Chociaż też muszę dodać, że te białko, te prionowe, my też mamy jako naturalne. Tylko że u nas to jakby rolę pełni strażnika i pilnuje nas przed jakimiś tam zagrożeniami organizmu, a te, które zostały wprowadzone, to jest całkiem inne. Także one no, robi. Co innego, robi właśnie te złogi amyloidowe i doprowadza do różnych dziwnych chorób, które się w ogóle nie wiążą ze strzałem, bo tak jak Alzheimer, to kto by powiązał, albo nawet padaczka, to już też, no mówię, czy tam raki, czy tam inne rzeczy. Także to jest całkiem inne te białko. I tu w tej pracy naukowej, no jeszcze powiem o tym, na czym ono się różni.
Także już wiemy, że to białko jest u tych osób. No i to białko ma ten właśnie enzym miedziano-cynkowy. No i ten enzym generuje jakby biologiczną reakcję jądrową w organizmie. I ta reakcja jądrowa wytwarza, jakby generuje WIMPy. No i tu już, zaraz to wszystko mówimy po kolei. Ale tu już widzę, że ci trolki i inne te śmieszki, co tylko śmieszki wysyłają i jakieś obelgi, bez w ogóle dowodów naukowych swoich, to już się tarzają po ziemi i już się śmieją, że jak to możliwe, że organizm jest jakby reaktorem jądrowym. Już, ha, ho, 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 ale śmieszne. No to jest naprawdę trochę niesamowite. No ale to wiadomo, że to nie są energie jakieś tam duże. No ale są i to zaraz wam udowodnię, że to już w latach 90. już o tym wiedzieli jakby Rosjanie, albo przypuszczali o tym to i już wtedy w 93 i 7 zrobili te badania naukowe, które tego dowodzą. Także widzicie już, jak dawno to my jesteśmy do tyłu. No i zaraz pokażę to w te badania naukowe, także spokojnie, poczekajcie, że jest dowód. Także to nie jest jakiś mój wymysł. Wszystko, do wszystkiego dojdziemy. No i ta reakcja, mówię, wytwarza te WIMPy. A co to te WIMPy? No to te jakby ta ciemna materia, którą tak szukali. To niby szukali, ale to już wiadomo, że oni już to dawno mają. Tylko tak nam mówią, że szukają. Przecież mają te prace Tesli i innych wspaniałych tego świata, także oni już dawno o tym wiedzą. Tylko nawet próbują wmówić, że szukają tą ciemną materię. Już dawno wiedzą, o co chodzi. No i też pani Diana, pani doktor Diana powiedziała, że znaczy napisała, że też te WIMPy mogą być odpowiedzialne za klej w jądrach atomów, czyli jakby wszystko scalają. Także też mówię, te WIMPy mają dużo, dużo właściwości różnych. No u człowieka to na przykład no, jeszcze niedawno to było jakby z zakresu metafizyki czy parapsychologii. A wiem, że metafizyka to jest dalsza część fizyki, tylko jeszcze nie odkryta. Znaczy nie odkryta przez oficjalną naukę. No i takie właśnie zjawiska, te WIMPy w człowieku na przykład znaczy generują takie zjawiska jak na przykład telekineza, czy no mówię, lewitacja, takie no, niby niesamowite, jak ktoś w ogóle nie jest w temacie, to też już widzę, że no, śmiechy, chichy i tak dalej. No, także już mamy wszystko mówione, tak z grubsza. Na czym to polega, czyli nie jest to jakby ten taki stricte magnetyzm, taki jaki my znamy, tylko to już jest, mówię, to jest już bardziej subtelna ta energia, czyli tą energią są te WIMPy. I też słyszałem, że tam ktoś mówił, że razem w jednym ze strzałem też został wprowadzony, no też już nie chcę tego słowa używać, ten inna odmiana węgla, to już też ludzie powinni wiedzieć. Także będę mówił o to węgiel. Na G, wiadomo, słowo na G. To już mówię, to już takie śmieszne się robi. Takie mówienie. No ale no, niestety. No także ten węgiel, mówili, że tam zmienia formę w organizmie i on niby przeciąga. No nie, no tak to nie. Także tam się śmiali w sumie trochę słusznie z tego. Ale ten węgiel to jedynie, wiadomo, że ma destrukcyjny wpływ na w ogóle na organizm, ale też tutaj właśnie w tej pracy też jest napisane, że jakby jest katalizatorem propagacji tego białka wprowadzonego. Także widzicie, też już ci projektanci to już wiedzieli, po co to jest. No jeszcze mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że też pani Diana w innym artykule napisała, że też jest w płynach infuzyjnych obecny ten węgiel.
Także możecie sobie iść na kroplówkę jakąś regeneracyjną i z mikroelementami, jakimiś witaminą C dostaniecie też właśnie ten gratis, ten węgiel. Także teraz jest strach cokolwiek w ogóle wstrzykiwać w organizm. Oj, powiedziałem jednak Mam nadzieję, że to nie wyczai, albo zaraz to wytnę. Mówię, strach, bo możemy właśnie gratis dostać ten właśnie węgiel. Także to też jest niesamowite. Także mówię, nie polecam jakichś tam takich zabiegów. A ten przedstawię może tą pracę naukową, ale teraz akurat jej tutaj przy sobie nie mam. A tu mówię, można wejść na stronę pani Diany Wojtkowiak i tam można się zaznajomić z tym wszystkim. No i teraz dla tych właśnie niedowiarków i tych śmieszków, no i tych zainteresowanych, którzy, wiadomo, ja nie jestem naukowcem, nie jestem lekarzem na szczęście, a tu mówię o lekarzu, no, że mogłem to jakoś niedokładnie powiedzieć, także zapraszam lepiej samemu sobie zapoznać się z tym i żeby nie było, że coś tam przykręciłem czy tam coś. Także teraz wam pokażę tą pracę i pokrótce ją omówię. No i to jest właśnie ta praca. Tytuł: WIPy i biologiczna reakcja jądrowa w organizmie człowieka. I co? Śmieszki dalej się śmieć, chociaż śmieszki mogą się śmiać dalej, bo śmieszki przeważnie to nie umieją czytać ze zrozumieniem, także oni nawet nie będą potrafili tej pracy przeczytać, także będą dalej się śmiali. Ale mówię, niech sobie przyłożą do ramienia coś i zacznie się im magnetyzować, znaczy no, magnetyzować, no, przyklejać, także wtedy już zrzednie im mina. No i tu można wejść sobie na stronę i sobie dokładnie poczytać. No i dziękujemy w ogóle pani Dianie Wojtkowiak, że siedzieli właśnie z nami tą wiedzą, bo wiemy, że ci, co stworzyli ten strzał, to mają zakaz publikowania i nawet nie mogą publikować, a też część na pewno się boi. I dziękujemy za odwagę, że się podzieliła z nami tą wiedzą i się cały czas dzieli w sumie tą wiedzą. No i te WIMP-y właśnie, pani Diana wpadła właśnie właśnie, że one też w kosmosie są. Tutaj właśnie zrobiła spektrum zdjęcia. I co ciekawe, te WIMP-y są w największym jakby stężeniu tutaj, w tym kwadraciku piątym. A od galaktyki jest dość spora odległość. I to właśnie ciekawe, dlaczego te WIMP-y są w tym piątym kwadraciku, jakby najwięcej ich jest. Tu mamy właśnie spektrum tej galaktyki. No i tu właśnie jest dowód, że właśnie w tym piątym kwadraciku było największe stężenie. To jest właśnie zastanawiające, dlaczego tak daleko jest ich najwięcej. No ale mówię. O, i tu jest następne jakby zastosowanie tych WIMP-ów, czyli gięcie łyżeczek. Tutaj znajomy pani Diany Wojtkowiak miał właśnie taką zdolność. Gięcie łyżeczek, to jest właśnie ta łyżeczka. I też był taki już dawno, jak ktoś się interesuje, to już powinien wiedzieć, Uri Geller, chyba pochodzenia żydowskiego, i on też umiał te łyżeczki wyginać, tylko mu to zajmowało więcej czasu, a ten pan właśnie to jakoś w szybkim tempie to robił. Także ma szerokie zastosowanie, mówię, no i tu jest spektrum, o tu są WIMP-y. O, i też osobą, która miała takie zdolności, była Nina Kułagina z Rosji. I co ciekawe, najlepsi naukowcy badali ją 10 lat i po 10 latach stwierdzili, że przez 10 lat ich oszukiwała. No ale to wiadomo, to był dla maluczkich, dla pospólstwa taki wynik, a tajne wyniki na pewno były inne, które zostały utajnione. No i no nie mogło być inaczej, wiadomo, to jest, jak ktoś jest w temacie, to także się nie ma co dziwić. I tu jest właśnie kadr z filmu, jak ta Nina Kułagina odpycha właśnie tam jakiś właśnie przedmiot metalowy.
akurat. Tu właśnie rękami, oczywiście nie dotykiem, no, to, bo ten, tylko no, tu już jest odległość właśnie tych dłoni. No i tu chyba wchodzi, no, raczej wchodzi w grę, te wimpy wydobywają się z czakramu dłoni. Bo też nie wiedziałem, że czakry są też na dłoniach. No ale są. No i te wimpy są generowane właśnie w taki sposób. Tu też właśnie są wimpy. Spektrum. Ściągniętego z tego właśnie filmu. Dalej idziemy. O, i tu też jest dość ciekawe. Naturalna zdolność przyciągania przedmiotów metalowych, ale też oczywiście nie metalowych, bo tu nie tylko o metalowe chodzi przedmioty. I tu mamy właśnie taką osobę, która naturalnie ma takie zdolności przyciągania właśnie tych przedmiotów. I tu nawet widzimy na ramieniu poliwęglan jest na górze, taki przezroczysty i blaszka. Tutaj z mosiądzu. Także nie tylko metal ta pani przyciąga. No i tu jest, można sobie zadać pytanie też, jak to możliwe, że ta osoba przyciąga, podobnie jak te osoby, które przyjęły strzał. No i tu następuje reakcja zimnej syntezy jądrowej. No tylko no, musi się te białko czymś różnić od tych osób, które wzięły strzał. No niemożliwe, żeby to było to samo białko u tej osoby, która ma naturalne zdolności takie właśnie tego przyciągania niż te osoby, które wzięły strzał. No i ta różnica no, z tego, co ja zrozumiałem z tej pracy, bo też nie ma tak konkretnie chyba tak ujęte, że tam ten enzym się trochę różni, miedziano-cynkowy. Tam u osób, które wzięły strzał, tam jeszcze wchodzi chyba sygnał selenu. Także jak ktoś chce dokładnie w to jakby się wgłębić, nie chcę tutaj przedstawiać, bo tu nie ma aż tak dosadnie tego napisane, albo ja tak też nie wnioskowałem z tego. Także jak ktoś chce, to zapraszam do pracy tej właśnie naukowej. Ja tylko powiem, że no muszą się na pewno te białka różnić, bo to niemożliwe, żeby było to samo. Jakby było to samo, to ta osoba, która ma naturalne zdolności te przyciągania, to musiałaby tak samo chorować jak te osoby, które wzięły strzał. Także to, a wiem, że to białko jest niebezpieczne. Także to, no musi się na 100% czymś te białko różnić i ta synteza no jest trochę inna. Także no mówię, zapraszam do tego, do pracy, jak ktoś chce. Bo ja mówię, ja nie jestem naukowcem, także mogłem trochę mówię, nie, tak super nie przekazać tego i ten. No. A tu już mamy zdjęcia osób, które wzięły strzał. Tu jest mężczyzna. No a tu widać, że to kobieta. I tu jest też właśnie blaszka też z mosiądzu. 4 mm. Mosiężna blaszka 4 mm grubości. Także widzicie, że tylko metal się przyciąga. No, no to także polecam tym śmieszkom, żeby sobie zrobili doświadczenie, wtedy przestaną się śmiać. No i tu jest też ciekawa rzecz, że te wimpy też występują w silnikach magnetycznych. Także to też jest kłamstwo wielkie, że za energię no stop, coraz więcej płacimy, a energia już dawno jest, mogłaby być darmowa. Ale to wiadomo, że to jest po to, żebyśmy zapierdzielali i byli niewolnikami
Wiadomo, to wszystko jest, te opłaty, te wszystkie, to nie jest po to, żeby ty tam, nie wiem, z jakichś innych powodów, tylko żebyśmy byli niewolnikami systemu, no, tylko po to. Jest te wszystkie, te opłaty są i dlatego nie ma energii jakby darmowej. Na przykład u Kaddafiego była energia darmowa, i bo on nie hodował niewolników, no ale z Kaddafi wiemy, co się stało, wiemy, kto go zlikwidował. Także to jest w moim filmiku. Tym, dlaczego nie solidaryzuje się z Ukraińcami. Tam sobie zobaczcie o Kaddafim. Zresztą Kaddafi to jest tak przekłamana historia, że się w pale nie mieści, ale to już mówię nie na ten filmik. Ale polecam się tym zainteresować, bo naprawdę tak zakłamana jest na maksa. O, i to, o czym już wspominałem, te badania, które, no już mówię, 97 rok już udowodnili, że jest obecność promieniowania radioaktywnego i to jest w czakramach. Bo w czakramach to się odbywa ta reakcja. I widzicie, już się, no musieli się spodziewać, no bo ja nie wierzę, że to jakby przez przypadek zrobili jakieś te doświadczenie. No i to polegało na wykorzystaniu bolę światłoczułą przeznaczonej do badań kosmicznych, nieprzepuszczalnej dla światła kasetce przyłożonej do ciała i uskiełkowane strefy, przepraszam, przy aktywności czakramów. Pojawiły się punkty i plamki. No, czyli widzicie, no już jest wyraźny dowód, że jest ta reakcja. I dla tych śmieszków, niech pokażą jakieś badania naukowe, które mówią, że nie ma. Ha, ja tu wyraźnie i to, no to jest niesamowite. Tu mamy drugie badania, jeszcze starsze, 93 rok. Tylko tego nie będę przedstawiał badania, bo ono jest już bardziej skomplikowane. Jak ktoś chce, to mówię sobie, poczyta i wtedy się dowie. Ale dla mnie, co jest największą nauką z tego badania, jest to, że jak się skupiamy na czakramie, jakby fale mentalne wysyłamy do tego czakramu, no to jakby zwiększa moc ten czakram 500 razy. To jest niesamowite. Tu jest właśnie pokazane ilokrotnie, jaka moc, jaka siła. I mówię, to jest dla mnie, to jest chyba największa nauka z tego. Jak ktoś pracuje na czakrach, no to wie o czym mówię. Chociaż nie zachęcam nikogo do jakby samoistnego pracy nad czakrami, bo to można se krzywdę zrobić. Najlepiej jakiś dobry podręcznik kupić do hatha jogi lub raja jogi. Tylko mówię dobry, bo niektórzy piszą takie bzdury, że uważają się piszą, no mówię, piszą głupoty. Także dobry jakiś podręcznik i wtedy możemy zaczynać jakąś pracę nad czakrami, bo to mówię, jest niebezpieczne, bo tam są takie moce w czakra. Może kiedyś zrobię o tym filmik i przedstawię, jakie są niesamowite, jak się rozbudzi dany czakram, jakie są moce człowieka, to aż się w głowie nie mieści. No ale to mówię, dla tych, co teraz bym powiedział, to by powiedzieli, że to jest niemożliwe. Ale to może filmik o tym nagramy kiedyś. Także przestrzegam przed pracą taką nad czakramami, dlatego to kiedyś była wiedza tajemna o czakramach i tylko wtajemniczeni o tym wiedzieli, no ale to chyba dlatego, żeby właśnie ludzie nie próbowali sami jakiejś akcji, bo chyba dlatego była. No nie tylko dlatego, wiadomo, że jeszcze z innych powodów była ta wiedza tajemną. No i mówię, ta moc to jest niebezpieczna, tak samo jak moc, która jest w kręgosłupie kundalini, siatki. Ona też, jak jest zbudzona, to też można dostać postradania nawet zmysłu. Także no, uważajcie z takimi, mówię, energiami, które są już potężne. No także widzicie, są dowody naukowe twarde, że jest ta synteza jądrowa no i to mówię, się wydaje faktycznie, że niesamowite, że jesteśmy mini reaktorami, no ale tak jest. I to jest, mówię, tym bardziej, że dzięki sile mentalnej możemy tą jakby reakcję jądrową zwiększyć. No, także to jest.
Niesamowite. No i tu jest bibliografia. Wszystko jest udowodnione naukowo. Nie ma tu jakichś takich, mówię, domysłów, obelg. Jak to w komentarzach już się spotkałem pod filmikiem, co zrobiłem z tego cmentarza o tych, no nie chcę tego słowa używać, ale już wiadomo, kto ogląda moje filmiki, to już wie. Także już chyba wiemy wszyscy, co to są te wimpy. I tak, żeby jeszcze tak unaocznić to, jak ktoś chce zobaczyć jakby w działaniu te wimpy, no to może sobie zobaczyć takiego kolesia, iluzjonista to jest, Dynamo. Znaczy, tylko nie wiadomo, czy on oszukuje, jak to iluzjoniści, czy to faktycznie ma takie zdolności. No ale to nawet jakby oszukiwał, to no i tak można zobaczyć, jakie faktycznie można by było mieć te możliwości, ale mi się wydaje, że on nie oszukuje, że ma te zdolności, no teraz już wiadomo, że każdy może mieć te zdolności. Tylko jest ciekawe, jak on doszedł do takich zdolności, bo to no, jogini wiemy, że tam lewitują czy tam coś, ale oni są jakby no, już na wyższej świadomości. A on to doszedł do tego chyba jakimiś bocznymi drzwiami, że tak powiem. Do takich cudownych. No, do takich. No, teraz już wiemy, że to jest normalne, że każdy człowiek, będę to powtarzał, może mieć, no ale to trzeba jakby do tego dojrzeć. Bo to nie może tak być, że zwykły człowiek nagle ma takie zdolności, bo by sobie, mówię, nie poradził z tym, nie, bez sensu by wykorzystywał nawet w jakichś dziwnych celach. Także to wszystko, no ja czytałem, że na ścieżce jogi to te zdolności jakby się dostaje tak jakby gratis, tak jakby one przychodzą same, to nie chodzi o same te zdolności, żeby dochodzić do tych zdolności, tylko jakby na drodze tej doskonalenia one jakby przychodzą no, dodatkowo jakby, one nie są jakby specjalnie wyczekiwane przez adepta jogi, także to jest, tak to się dzieje. No on tu jakoś mówię, jakoś musiał dojść bocznym jakby bocznym wejściem jakoś inaczej. No mnie ciekawi, jak to mu się udało, jak to faktycznie tak jest. I jeszcze jednym takim dość ciekawym, bo wiadomo, w dużo filmach to można widzieć, ale mi co przychodzi tak na myśl, nie wiem, czy kiedyś pamiętacie taki był polski film, nie pamiętam, czy on miał tytuł taki, ale Cudowne dziecko bodajże. I tamte cudowne dziecko, jedno właśnie co mi utkwiło w pamięci, to wezwali go, bo tam kropla w jakimś tam, nie wiem, czy to była fabryka, czy właśnie ta, no, czy jakaś elektrownia atomowa, no jakby się wiązało nawet, fajnie, zazębiało wszystko razem. I tam wyciekała taka kropla jakaś, no, nie wiem, właśnie może radioaktywna, to też by się tak jakby zazębiało. Ale nie jestem pewien. W każdym razie ta kropla była niebezpieczna i on dzięki sile wzroku zatrzymał tą kroplę i ją cofnął. No i to też mogło, wiadomo, że to fantastyka jakby była, ale to teoretycznie no, to mogłoby być faktycznie prawda, bo mógłby to zrobić za pomocą no, siły oczu no i trzeciego oka. Bo oczy i trzecie oko generują wimpy. I no tak, tylko nie wiem, czy te źródła tej energii. Ale to jest możliwe. Także raczej to jest w realnym świecie też jakby do zrobienia. Także no jest wiele przykładów, mówię, to jak ktoś się interesuje, to jest mnóstwo zastosowania tych wimpów, także to mówię, świetnie, że już wiemy, o co chodzi, bo no długo nie wiedzieliśmy, a już widzieliśmy, że takie zdarzenia mają miejsce. Czyli reasumując,
jak to przechodzi z jednej osoby na drugą, czyli no nie tylko pary, bo to niekoniecznie może być para, może być rodzic, może być tam kto inny, członek rodziny. Też mam takiego znajomego, który właśnie mieszka z ludźmi, którzy wzięli strzał. No to pierwsze, no to wiadomo, że te białko jest właśnie wydzielane przez oddech i przez ten, tak jak mówiłem. No i wtedy te białko wchodzi do naszego organizmu i też się może właśnie propagować. Druga możliwość, no to też nie wiemy za bardzo dużo, ale no, moim zdaniem to chyba przechodzą te same, miejmy nadzieję, same te wimpy. No bo niemożliwe jest to, żeby człowiek, który tak w szybkim tempie, na przykład, który przybywa z osobą, na przykład, nie wiem, w pracy czy tam gdzieś, no to po pół godzinie czy po godzinie już przyjmuje te zdolności, te przyciągania. No to niemożliwe, żeby tak szybko się nawdychał tych prionów. I jakby ten proces jakby się odbywał u niego od początku, czyli jak u tych, którzy wzięli strzał. Czyli jakby przez te enzymy ta synteza się odbywała. Raczej mi się nie wydaje, żeby to tak szybko, w takim tempie ten proces jakby postępował w taki sam sposób jak u osób, którzy wzięli strzał. Także to musi być raczej na innej zasadzie. I miejmy nadzieję, że na przykład przychodzą same wimpy. Wtedy to było nawet w miarę fajnie, bo mówię, te wimpy mogą być jakby korzystne. Bo to jest korzystną energią. No ale wiadomo, że z rozmów z osobami też mówią, że nie za bardzo się czują dobrze, jak przebywają z tymi osobami, które wzięły właśnie ten strzał. Także, no, mówię, nie chcę ani straszyć, ani podkręcać. Także to nie, to no też nie, mówię, nie wiem, tylko tak przypuszczam, że w takim szybkim czasie, no to niemożliwe, żeby ta reakcja jakby zaszła od początku i to musi być jakoś inaczej, jakoś inną mieć inny przebieg. No mówię, jeszcze nie ma badań naukowych, także ja tylko gdybam, od razu mówię, że gdybam, że mówię, same te wimpy mogą przechodzić i wtedy ten proces idzie jakby na skróty. I te same wimpy, które przejęliśmy z tej osoby, jakby robią to samo u nas, to przyciąganie. No mówię, to są gdybania, a na wyniki poczekamy i wszystko, mówię, oliwa zawsze wypływa, także na wierzch, także miejmy nadzieję, że chociaż wiadomo, że nikt tymi badaniami nie chce się zajmować, bo jakby się zajął, no to też może nie za ciekawie to jest skończyć, a w ogóle ostracyzm też jest środowiska naukowego, także wiemy, jak to wszystko działa. No, mogę tu podać nam mnóstwo przykładów z innych nawet środowisk. No nie wiem, nie chcę podejmować tego tematu. Teraz jest taki głośny w Szczecinie No nie, chyba nie będę o tym mówił. No ale chodzi o taki gościa, polityka, który tam miał dość sporo kilogramów no, tej traweczki. I tam się rozkręciła taka. No, zainteresujcie się. Rozkręciło się takie zamieszanie wokół tego, bo teraz właśnie. No, nie chcę mówić o złych rzeczach. Także, jak ktoś chce, to zobaczy. I tam właśnie też dziennikarza jednego spotkał właśnie taki ostracyzm i nagonka na niego. Także. Tak zawsze jest, że jak ktoś docieka prawdy, czy tam coś, to wszystkich jest już. Już dla niego jest nagonka straszna. Dlatego też te badania, wiadomo, nikt nie chce się za nie zabrać.
No, także wszystko chyba powiedziałem. Jakby były jakieś pytanka, to no, postaram się odpowiedzieć. Choć mówię, nie jestem naukowcem i jakby wszystkiego, wiadomo, nikt wszystkiego nie wie. A jeszcze właśnie bym zapomniał, chciałbym właśnie się z wami podzielić moim w sumie przeżyciem, kiedy właśnie też na jakby no, doświadczyłem działania tych wimpów. Taka historia trochę taka, no, dziwna bym to tak nazwał. Pojechałem z kolegą kiedyś na Dni Polic. Tam jakieś były te, jakieś występy, jakieś muzyczne te. No i tam wypiliśmy co nieco, no nie aż tak mocno, tak delikatnie, wiadomo, żeby się pobawić. No i to by już koniec było tych koncertów i ten, idziemy na przystanek. No i patrzymy na przystanku, w cholerę ludzi. Pełno ludzi stoi, czeka na autobus. No i my, cwaniaczki, się chcieliśmy wepchać i po prostu od strony ulicy sobie weszliśmy jako pierwsi przed ten tłum. No i ja akurat wszedłem i komuś się nie spodobało to, że wszedłem tak, no to wiadomo, faktycznie się wepchaliśmy niefajnie. No i ta osoba mnie popchnęła na tą właśnie, na tą wyspę, gdzie autobus wjeżdża. No i akurat autobus wjeżdżał w tym momencie. Tak się, taki zbieg okoliczności był. No i tak właśnie się stało, że ten autobus mnie trzasnął. No i nagle, jak ten autobus mnie jakby dotknął, to znalazłem się z powrotem na tym miejscu, w którym stałem wcześniej, czyli na chodniku. No i szok, ta osoba w szoku, wszyscy w szoku, znaczy wszyscy, którzy widzieli. No i na drugi dzień tylko miałem taką szramę na łydce, że faktycznie, że no, że mnie dotknął ten autobus, że nie było tak, że jakby nie było zetknięcia. Czyli było zetknięcie, bo miałem tylko taką, jakby taki pasek na tym, że faktycznie. No ale tylko takie znamie. Nic, zero, jakieś tam potłuczenia, nic. No autobus to no, niemożliwe, żeby się nawet zahamował przede mną akurat. Także też doświadczyłem tego. Widzicie, gdzie jestem? Też doświadczyłem właśnie raz no interwencja anioła stróża, tak powiem. No bo każdy ma anioła stróża, tylko dużo ludzi o tym nie wie i no ten anioł stróż cały czas nas pilnuje. I nawet możemy o tym nie wiedzieć, że nas obronił, a faktycznie, że były takie okazje, że nawet mówię, tego możemy nie zauważyć, że nas jakby ochronił, a niektórzy mogą na przykład powiedzieć, a mnie nie ochronił, bo mi się zdarzył wypadek. No zdarzył ci się, bo miał się zdarzyć, bo mówię, to jest zasada przyczyny i skutku, o której zawsze mówię, to był skutek twoich właśnie wcześniejszych jakby postępowań i musiałeś przez ten wypadek się czegoś nauczyć. Jakąś naukę życiową musiałeś dostać od życia. Także tu już anioł stróż nie może jakby interweniować, bo to już jest twoja karma jakby. I no i dlatego tak się przydarzają te wypadki. To nie ma przypadków. Przypadek może być taki, że nie wiem, że pójdziemy tą drogą, czy tamtą drogą, czy takie nieistotne jakby dla życia jakby rzeczy, a nie takie jakby ważne, że ktoś ulegnie wypadkowi. No to mówię, w tym to już nie ma przypadku. Nie ma szans, żeby. No chyba, że jakiś leciutki wypadek, że tam nie wiem, jakieś odbicie czy tam coś. Ale nie takie poważne jakieś wypadki, bo to już jest, mówię, to już jest już z góry. Jakby mówię, ta zasada, którą. No dużo, taka prosta, ludzie no, cały czas jakby. No nie chcą też wiedzieć, bo to też nie chcą o tym wiedzieć, bo po co wiedzieć, jak można robić coś, tak jak zawsze ostrzegam, niefajnego i mieć wyrąbaną kiełbasę, nie? No, także podzieliłem się z wami, na pewno też kilka osób też może, jak chce, to może się podzielić. Na pewno też ma jakieś doświadczenia ciekawe. Także piszcie, jak macie jakieś takie właśnie takie doświadczenia, albo jakby z VIP-ami, czy tam właśnie takimi paranormalnymi
paranormalnymi, tak się mówi, że metafizyka to jest jakby dalsza część fizyki, tylko po prostu to była jeszcze ta fizyka jakby nieodkryta, a teraz już widzicie, takich fajnych, cudownych lat dożyliśmy, że już są odkrywane ta metafizyka, już staje się fizyką. No, chyba o wszystkim powiedziałem, znaczy o wszystkim, wiadomo, że o wszystkim się nigdy nie ten, bo to długo o tym filmiku myślałem, chyba prawie 2 miesiące i się zawsze myśli dużo, a jak co idzie do filmiku, no to już tak wszystkiego wiadomo, że się nie powie, ale najważniejsze rzeczy chyba powiedziałem. O, jeszcze tutaj. O, właśnie. I tak, zapraszam na kolejne moje filmiki, bo następny będzie dość ciekawy, całkowicie będzie niespodzianka, całkowicie coś innego. Zupełnie. Będzie też akcja, bo tam no, na cenzurę się znowu naciąłem i też trzeba coś z tym zrobić. To akcja będzie i będzie właśnie, to będzie też moim zdaniem to jest sensacja na miarę nie świata, ale wszechświata, bo już na przykład możemy rozpoznać, które zdjęcia czy tam filmiki UFO są prawdziwe, a które są nieprawdziwe, które są fałszywe. To jest dla mnie, no, to jest dla mnie coś niesamowitego, że możemy już naukowo udowodnić, które te zdjęcia UFO, bo już z lat na przykład 50. są nawet z Polski, gdzie było UFO i te zdjęcia są, wam powiem, prawdziwe. Tylko jest pytanie, kto tym UFO lata, czy ludzie, czy kosmici? Bo ludzie też mogą latać, bo już przed wojną Spodek skonstruował Schauberger i to z tego co pamiętam, no to tam chyba tylko woda wchodziła jako czynnik mocy, czyli energii. Także widzicie, już przed wojną były technologie i to, które no już na wodę jakby te energię, także widzicie, jak to wszystko jest łączone. No także kto właśnie tym UFO lata. No a jak to kosmici, no to też jest następne pytanie, jak pokonują takie wielkie odległości, gdzie oni są. To jest też bardzo ciekawe pytanie, bo przecież chyba blisko nie są. Chociaż z tej zakłamanej, z tej, mówię, tego systemu, to mogą być faktycznie blisko, bo to jesteśmy tak okłamywani, że no, dużo rzeczy nie wiemy. Także no, albo są blisko, albo mają taką technologię, że potrafią duże odległości przemierzać w takim szybkim tempie. No, także w następnym filmiku może podejmiemy ten właśnie temat. Także mówię, to będzie bardzo ciekawy. Także piszcie, co chcecie. Znaczy nie, no to najpierw będzie ta niespodzianka, bo to już muszę to zrobić, bo to już też planuję od dłuższego czasu. Później będzie akcja i później chyba o tym UFO. Także taka chyba będzie kolejność. Zapraszam też na mój kanał na Bitchucie, bo mówię, jakby czasami ten filmik zniknął z tej platformy. No to będzie dostępny na Bitchucie, także ja nigdy filmików nie kasuję, także też przytrzymuję na kartach pamięci, także nawet mogą sobie kasować. Ja no i tak gdzieś indziej to zawsze publikuję, tak czy siak. Także jak nie ta platforma, to inna. Także pamiętajcie, bo tam, nie wiem, ten Bitchute to jest też taki... No ja wiadomo, że ta platforma nie jest taka przyjazna dla użytkownika. No ale mówię, zapraszam tak czy siak, bo tam, no, tam można otwarcie mówić o wszystkim, a tu trochę nie za bardzo. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Bądźmy dobrej myśli, wiadomo. Choć trzeba mieć zawsze jakiś tam, mówię, jakąś opcję inną. Także pozdrawiam tutaj z ciekawego miejsca, jeszcze wam na koniec pokażę. No. Ciekawe miejsce, ciekawe, bo tu jest taki akurat przejście do parku. Tak głębokie i tu jest Różanka i Park Kasprowicza. Dobra.
Nie przedłużając, jakbym o czymś zapomniał, to jeszcze najwyżej dokleję coś, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Pozdrawiam wszystkim, do usłyszenia.